Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego przesłuchania przewiduje przesłuchanie Marcina Plichty, byłego prezesa Amber Gold, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań i organów instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Na wezwanie komisji stawił się pan Marcin Plichta. Zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy zrozumiał pan pouczenie? Tak, zrozumiałem. Proszę pana o podanie imienia, nazwiska, wieku i zajęcia. Marcin Plichta, 33 lata, w chwili obecnej bezrobotny. Kto z państwa posłów chce zadać pytania? Rozumiem, że wszyscy. Bardzo proszę w takim razie pani poseł Kopcińska. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do świadka. Kiedy zdecydował się pan na stworzenie Amber Gold? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Z uwagi na toczące się postępowanie karne. Jest to część sprawy 4K 123/15 Sądu Okręgowego w Gdańsku. Czy odpowie pan na pytanie, skąd pomysł na stworzenie tej działalności? Odmawiam tak samo odpowiedzi na to pytanie. Czy odpowie pan na pytanie, jakie środki były potrzebne na rozpoczęcie tej działalności i skąd pochodziły te środki? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy odpowie pan na pytanie, jak wyglądała bieżąca działalność Amber Gold? Bieżąca działalność spółki Amber Gold była zorganizowana. Wyglądała w sposób bardzo przejrzysty, jasny i klarowny. Stosownie do funkcjonowania spółki istniała struktura organizacyjna, regulamin porządkowy działalności całej spółki, jak i całej grupy spółek. Spółka dzieliła się na chyba 8 departamentów. Spółka Amber Gold dzieliła się na 8 departamentów. Każdy z tych departamentów miał swojego dyrektora odpowiedzialnego za obszar swojej działalności. Następnie te departamenty dzieliły się na poszczególne działy. Największym departamentem był Departament Operacji, który zarządzał całą siecią sprzedaży. Następnie spółka Amber Gold w ramach swojej struktury wykonywała także czynności dla wszystkich spółek grupy, między innymi prowadzenie kadr, księgowości, zakupów centralnych, dostarczania usług telekomunikacyjnych. Wszystko to się dokonywało centralnie w spółce Amber Gold. Następnie spółka Amber Gold wszystkie rzeczy refakturowała, wystawiała odpowiednie faktury. Ponadto w ramach całej grupy była wydzielona spółka Amber Gold, chyba obsługa, o ile dobrze pamiętam nazwę w chwili obecnej, która zajmowała się tylko i wyłącznie call center dla linii OLT i Amber Gold. A proszę powiedzieć, na czym miało polegać przedsięwzięcie Amber Gold? Amber Gold była spółką, która zajmowała się obrotem i sprzedażą metali szlachetnych i ich przechowywaniem na rzecz klientów. Regulowała to bardzo dobrze umowa na obrót i przechowywanie metali szlachetnych i wszystkie dokumenty, które były w ramach tej umowy wydawane przez spółkę i udostępniane klientom. Proszę pana, proszę powiedzieć w takim razie, z czego utrzymywał się pan w roku 2008 i 2009? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo, pan poseł Zębaczyński. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, proszę świadka. Świadek konsekwentnie odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie, skąd wziął kapitał na powołanie do życia Amber Gold. Ale proszę świadka, no ma świadek dzisiaj ekskluzywną życiową szansę, żeby zwrócić coś Polakom. Nie mówię tu o pieniądzach, tylko o prawdzie na temat Amber Gold. Także mam nadzieję, że pan odpowie na moje pytania. I to pierwsze z nich. Był pan prezesem wielu spółek, między innymi Amber Gold Invest, fundusz poręczeniowy Amber Gold i tak dalej. To wymieniał pan na początku przesłuchania. Proszę powiedzieć, kto panu doradzał takie multiplikowanie podmiotów gospodarczych?
Multiplikowanie, może najpierw tak, ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle, to po nic, pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Bardzo ciekawe. Po drugie, sama możliwość prowadzenia działalności i rozdrabnianie spółek, tworzenie tak zwanych spółek holdingowych, wynika z mojej wiedzy i na tym to polegało i to było rozwijane przez bardzo długi okres czasu, zanim doszło do takiej ilości spółek, jaka była. Na samym początku były to dwie spółki, dopiero później pojawiła się trzecia, czwarta, piąta i tak chyba doszliśmy do 9, o ile dobrze pamiętam. Dziękuję bardzo, pan poseł Pięta. Proszę pana. Chciałem pana jeszcze zapytać o taką sprawę. Część rachunków bankowych, które posiadała pańska spółka czy pańskie spółki, była prowadzona w Banku Gospodarki Żywnościowej. Tak. Czy to prawda? Tak. Czy może pan powiedzieć, jak doszło do nawiązania współpracy z tym bankiem? No, tworzyliśmy tam pierwszy rachunek i później bank sam zabiegał o to, żeby nas obsługiwać i żebyśmy jak najwięcej obrotu na rachunkach mieli w tym banku. Rozumiem. Czy przypomina pan sobie, by bank kierował do pana czy do pańskich podwładnych jakieś pytania, uwagi, chciał wyjaśnień? Nie, nigdy nie chciał wyjaśnień, nie zadawał żadnych pytań, wręcz od 2011 roku był bardzo namolny i próbował nam sprzedawać coraz więcej produktów, a pracownicy tego banku bardzo często aplikowali, w szczególności oddziału w Gdańsku, bardzo często aplikowali o pracę w Amber Gold. Proszę pana, chciałbym poznać pański sposób myślenia. Był pan uprzejmy powiedzieć na samym początku, że nie ma pan Polakom nic do zwrócenia. Nie sądzi pan, że Polacy, zwłaszcza ci, którzy współpracowali z Amber Gold, mogą być tą współpracą, delikatnie mówiąc, rozczarowani? Podejrzewam, że tak. Ja też pewnie bym był rozczarowany, gdybym stracił swoje środki. Jednakże jest coś takiego jak warunki umowy i czytając warunki umowy, każdy, kto zawiera umowę, powinien mieć świadomość konsekwencji, jakie ponosi zawierając tą umowę. I w chwili obecnej mówienie, że nikt o niczym nie wiedział i przychodził i podpisywał, bo myślał, że coś tam, no to jest jego ryzyko. Tak? Ja nie jestem w stanie możliwości zakazać każdemu ryzyka, żeby on je mógł podejmować. Ponadto przychodząc do Amber Gold, czy nawet do banku funduszu inwestycyjnego, zakładając produkty obarczone ryzykiem, no niestety można stracić środki. My zapominamy o tych osobach, które uzyskały nawet więcej niż zakładała umowa w Amber Gold, bo takich osób też jest dość sporo.